Ziemia Łomżyńska, miejsce, w którym przecinały się fronty wszystkich ostatnich wojen światowych. Tutaj na horyzoncie widzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rosyjskich, radzieckich schronów bojowych z początku lat 40., kiedy tutaj w tych okolicach była granica radziecko-niemiecka. To jest część linii Mołotowa. Zaraz podejdziemy bliżej. To jest lekki schron bojowy. Tutaj pod tym kopcem mamy prawdopodobnie ten ciężki schron bojowy. Tam pod laskiem, gdzieś tam widać kolejny. Tutaj są dwa schrony. Oczywiście są to wszystko radzieckie schrony z 41 bodajże roku. Czyli ich jest raz. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Obok piątego stoimy. Tutaj, gdzie te krzaki, jest szósty. Tam przy gospodarstwie siódmy i ósmy. Osiem schronów bojowych linii Mołotowa w okolicach Śniadowa. Jest ich tutaj więcej, też w kierunku Namiastkowo, czyli mniej więcej tam. Dalej linia Mołotowa idzie w okolice Zambrowa, czyli tam. Zambrów, Szumowo i tak dalej. Byłem przed chwilą tutaj przy tym schronie. Tamten pokazywałem. A jesteśmy tutaj przy jednym chyba z ciężkich schronów bojowych. Pokażę jeszcze otoczenie. Tak, tam jest kolejny i tam gdzieś przy gospodarstwie. Może podejdę bliżej. Tak, tutaj jest wejście do schronu. Od razu za wejściem otwór strzelniczy. Tutaj na górze te stalowe takie wypusty to są mocowania do siatki maskującej. Tam pod drzewem rura to pewnie była czerpnia lub wyrzutnia powietrza. No i tutaj prawdopodobnie też takie otwory strzelnicze. Oczywiście schron był pokryty warstwą ziemi, dosyć sporą. No ale te schrony, jak widać, one są dosyć widoczne w terenie. Nie wiem, czy dobrze spełniały przez to swoje funkcje. Moim zdaniem nie bardzo. Bo w porównaniu do polskich schronów, polskie jednak nie aż tak bardzo wyróżniały się w terenie. No ale niestety też zostały zdobyte. Nie wiem, w jakim stopniu tutaj te schrony linii Mołotowa pod Śniadowem udzielały się w walce, no ale ta linia zbyt długo Rosjanom nie posłużyła do obrony. Niemcy ją dosyć szybko przeszli na tym odcinku. Także jak widać, pomimo tego, że sporo pracy kosztowało wybudowanie na pewno, bo to są masy betonu, no i ogólnie prace ziemne i tak dalej, to mimo tego chyba aż tak bardzo się nie sprawdziły. Może wejdziemy nieco bliżej. Zobaczmy, tu chyba jest pozorowany otwór strzelniczy. Tam jest jednak prawdziwy. Tak się zastanawiam, co to jest to. Jakiś element konstrukcyjny.
że to jest nieco mniejszy schron, ale stąd robi wrażenie. Ma około 4 metrów wysokości, w tym 2 metry stropu lekką ręką, plus jeszcze pokrywa ziemna. Z tamtej strony wyglądało to na najwyżej jedno pomieszczenie. Tutaj, tak jak przed chwilą sprawdzałem, jest tak, tam jedno, tutaj jedno i tam w głębi prawdopodobnie 2 pomieszczenia. Jeszcze raz podejdę. O, tak to wygląda. Nic specjalnego, sam beton praktycznie. Pręty strojeniowe, rura wystająca, no i mocowania do siatki maskującej. No tutaj zbliżamy się do kolejnego chyba ciężkiego schronu bojowego z tej właśnie linii Mołotowa. Tak to wygląda. No, dosyć pokaźny. Spore rozmiary schronu. Tutaj kilka otworów strzelniczych. Następny schron, linia Mołotowa, może już nie będę podchodził bliżej, ten jest nieco mniejszy. Tutaj jest, tutaj widać otwór strzelniczy i tam przy tamtych i przy tamtym już byłem.